Prymaprys, dzisiaj. A więc mówię prawdę. A potem odwołuję. Jeżeli chcesz, drogi mężczyzno, żeby twoja kobieta cię kochała, to zachowaj się tak, jakbyś był Bogiem. A wiesz, jak się Bóg zachowuje. Bóg spełnia życzenia wyznawcy. Czyli jeżeli ktoś prosi Boga, żeby coś dla niego uczynił, to Bóg w swej niezwykłej, cudownej, wspaniałej złośliwości uczyni to dokładnie tak, jak jego wyznawca by sobie życzył. To jest nam dokładnie to, o co prosi. Jeżeli chcesz, żeby twoja kobieta cię pokochała na zawsze, to uczyń dokładnie to, czego ona sobie życzy. Dokładnie to, a potem ją uratuj. Ponieważ kobieta wyobraża sobie, że ona wie, czego chce, a potem się okazuje, że ona nie wiedziała, tak naprawdę to ona nie wiedziała, czego chciała. I dlatego, jeżeli jesteś bardzo, bardzo mądrym facetem, to daj kobiecie dokładnie to, czego ona chce, a potem w ostatnim momencie uratuj ją przed tragedią. Ale do tego musisz być bardzo mądrym mężczyzną, żeby tę kobietę uratować i musisz ją bardzo, bardzo szaleńczo kochać. Jak Bóg swojego wyznawcę. Bardziej niż jak wyznawca swojego Boga. Bo wyznawca może się obrazić na Boga i zrezygnować z Niego. A Bóg nie może zrezygnować z wyznawcy. No, bo to jest niezależne od Boga. I dlatego informuję cię, jeżeli chcesz być kochany jak Bóg przez swoją ukochaną, to bardzo ryzykujesz. Gdyż jeżeli spełnisz jej życzenie dokładnie tak, jak ona sobie tego życzy, to może się zdarzyć, że przestaniesz ją kochać, ponieważ żaden Bóg nie kocha głupich wyznawców.